Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Brothers A Tale of Two Sons i kontynuujemy przygodę naszych dwóch braci, którzy wyruszają po lekarstwo dla swojego ojca. Niebezpieczną przygodę, jak pewnie możemy się domyślić. No i oczywiście... Ach to, wiwat sterowanie. Wiwat sterowanie. WASD i strzałki jednocześnie. Ostatnio skończyliśmy właśnie tutaj. W tym małym miasteczku. I... dzisiaj musimy lecieć najpewniej dalej. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Okej, jakoś sobie dajemy tutaj radę. Mały brat już jest na dole. Starszy też. O kurczę, kogo my tu mamy? Jakiś kurde delikwent. Raczej nie damy rady tutaj niczego zrobić, bo... A, zobaczcie, młody się przyciśnie, natomiast starszy się nie przyciśnie. Okej. O kurczę, pieseły. Spryciola z tego młodego. A, starszy też już jest, okej. Lecimy obaj chyba. No i co, którędy teraz? Mi się wydaje, że powinniśmy polecić sobie tędy. Zobaczyć co tutaj nas spotka. Piękna interakcja w ogóle wszystkich NPC-tów z otoczeniem. W momencie, kiedy podchodzimy do różnych miejsc, to oni dalej wykonują swoje czynności albo coś innego, reagują inaczej. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Nawet jak to, jak jest tutaj zrobiona praca kamery. Mimo, że też jest ciężko, ponieważ kontrolujemy to dwoma każdym shiftem, nie? Whatever. O kurde. No zobaczcie, co my tu mamy. Nie bez powodu tutaj chyba jest takie zejście w dół. Chociaż jakbyśmy się uparli, to może i byśmy coś tutaj wymłodzili, nie? Czekajcie. Czy mi się wydaje, że tutaj jest jakieś dźwignia? What the fuck? Młody, dobry. To nie, wystarczyło poklepać, nie? Ale okej. Nie, żebym się pruł, nie? Dobra, może teraz starszy coś tutaj zrobi? A, starszy pokaże mapę. Natomiast ten pan nam otworzy drogę. No dobra. Wydaje się być to proste i logiczne. Ale patrzcie, teraz zmierzamy już w kierunku lasu. Chapter 1 jest zaliczony? Tak mi się wydaje. Okej. Co my tu mamy? Przedmieścia miasteczka. Jeśli mogę to tak nazwać. Kurde, ale mi te postacie uciekają. Duży jest wsadem, dobra. Już kontaktuję. Muszę się naprawdę nieźle przyzwyczaić do tej gry. Piękne otoczenie. Ja w ogóle myślałem kiedyś, żeby nie robić podsumowań każdej gry, którą miałem zaszczyt sprawdzić.
Nothing special. A duży jak zapuka? Może duży potrafi pierdyknąć w te drzwi? Nothing special. Chociaż tutaj, powiem wam, widzę, że jest jakaś drabina. Chociaż ta drabina raczej nie może nic nam pomóc, bo... no dobra. Wkupi siła tak zwana. Jak to mówią. Dobra. Gdzie my doszliśmy teraz? Mamy tu jakiegoś delikwenta. Pokażmy mu mapę. Oda, when Hadi? O Jezu, chyba się z chłopakiem nie dogadamy. Chłopak jest trochę wczorajszy. Jeśli możemy go tak jeszcze nazwać. Wczorajszy to będzie dopiero jutro. Teraz jest w innym uniwersie. Okej, co my tu mamy? Kolejna cutscenka. O kurde, pies jest. No dobra, jakby to rozkminić? A, ten pies poleci tutaj. Natomiast my skoczymy tutaj. Okej. Okej. Jest, udało się. Teraz młody. Dobra, poleci do mnie. Ajajajajaj. Dobra, młody, szybciutko. Dobra, mamy save'a. Okej, jestem. Jak najszybciej tam, jak najszybciej do tego. Dobra, teraz mnie goni. Dobra, bardzo licho. Raz kozi śmierć. Okej, udało się. Starszy już jest na miejscu. Aja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 j
do mnie dorwał, to byłaby naprawdę lipa. Okej, kolejny saveik, słuchajcie. Co my tu mamy? Tutaj musi chyba pójść w ruch nasz starszy brat. Chociaż nie, przepraszam. Młodszy też sobie da radę, to nie było takie głębokie. I oboje. Naraz, w górę panowie. Spójrzcie, jakie tylko rozległe tereny tylko czekają na eksplorację. A my lubimy eksplorować. My lubimy bardzo eksplorować. Pięknie, panowie. Okej, co my tutaj mamy? A, stary dobry trik. Duży brat robi drabinkę, znaczy stopkę. Młodszy wchodzi na górę i zrzuca starszemu linę. A my się po niej wspinamy. Piękna kooperacja. Ja! Ajajaj. Kurczę. Starszego tutaj wypuśćmy. Dobra. A chociaż może młody powinien... Dobra, starszy. Dobra, młody. Okej, mamy. Teraz młody. Dobra, jest. Okej, ogarnąłem te wszystkie klawisze, to jest po prostu cud jak dla mnie. Patrzcie, króliki mają. Nawet króliki wmontowali. Kurde, bajer. No dobra. I co teraz? Co my tutaj możemy zrobić?
Tak jest. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to młodego wsadzić do koła i niech zapierciula jak chomik. Tak jest, to na prąd. A, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co on robi? Czekajcie, a jakby podmienić to? Te owce? Z tym chłopakiem? Daj pudzianowski. Ty nie kozasz tak bardzo, dobra? Wsadźmy tu owce. Masz rację. Niech owce zapierdzia. Tak jest, w dupy owce. A co mi się będzie? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jeb, zróbmy z kogoś chomika. Pewnie. Mówili, że mogę zostać kim chcę. Zostanę chomikiem. Patrzcie tylko, jakie piękne krajobrazy. Okej. Lecimy dalej. Tylko kurczę, chłopaki, wy mi rozbieżność tutaj robicie. Nie, idziecie odwrotnie. Bardziej was tak ogarniam. Młody, czekaj na brata. Czekajcie, czy ja posłyszę jakiś płacz? Ktoś płacze. O, i tam ten pieseł dyma. Ktoś tutaj płacze, ej. No bez jaj. What the fuck? A tobie co się stało? Co? Krzesło to znaczy kamienia ci podjebali, czy co? Nie, zachowajmy powagę. Zachowajmy powagę, to jest poważna gra. Ciekawe, co mu się stało. Tak, pokażmy mu mapę. Czy cokolwiek to jest. Co? I co teraz? Mamy save'a. I co teraz zrobisz? Chodźmy tutaj. Zobaczmy, czy on nam coś będzie mógł pokazać. Bo on tutaj podchodzi do... Pokazuje nam, żebyśmy tutaj... Wow! Pokazał nam, żebyśmy podeszli. Dobre! Tylko nie za mocno. Okej, dzięki. Wow, naprawdę, wow. Ha, no i co teraz? Nie. Ja podziękuję może za tamtą drogę. Hej, Nai! Atta! Ja! A, patrzcie, poczekajcie. Bo on... A, on nas przetransportuje jeszcze tutaj, tak? Dobra. Młodego też weźmiemy. I ruszamy. Dzięki, stary. Przyjazny olbrzym. Naprawdę. Bardzo lubię takie postacie, które pokazują nam właśnie taką... Wow. Okej, jesteśmy. Okej, sorry, bardzo miałem małe cięcie. I telefon oczywiście dzwoni nam. Mam nadzieję, że to za bardzo nie będzie nam przeszkadzało w rozgrywce, ale kontynuujemy. I tak zaraz musimy kończyć odcinek, dolecimy do kolejnego checkpointa. Ten olbrzym tylko nam pomoże przedostać się na drugą stronę.
Patrzcie, jaki motyw. Dobre. A kurde. Dzięki wielkie. I co teraz? Młody, wracasz tutaj? Młody i duży. Teraz się panowie wspinamy. Dzięki olbrzym. Dobra. Kontrolujemy sytuację, spokojnie. Się nie bojają. Patrzcie, kurde. Epicko. Epicka postać z tego olbrzyma. Bardzo mi się ona podoba. O kurde, no i co teraz mamy zrobić? Mi się wydaje, że teraz musimy poczekać na tego olbrzyma, aż on tutaj przyjdzie i on nam jakoś nam powinien pomóc tutaj w załatwieniu tej przeszkody. Dobra, okej, okay, proszę bardzo. Starszego wrzućmy. Dobra. O kurde, ale się teraz wrąbał duży. On już jest tam. Dobra, to mogę puścić, okej. I teraz lecimy w tę stronę. Wspinajcie się panowie, wspinajcie. To jest naprawdę niebezpieczna podróż, ale wiem, że dacie radę, chłopaki. Okej. Słuchajcie, mamy save'a. Da. A to. Ja. A więc, mieliśmy save'a. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Bracia też pozdrawiają. I na razie. Trzymajcie się. Hej.